Cześć. Dziś przyjrzymy się kolejnej strasznej sprawie, skomplikowanemu przestępstwu. Incydent, który miał miejsce pod koniec lata 2016 roku w Spring Creek Park wywołał falę publicznego oburzenia. Ile jeszcze podobnych tragedii musi się wydarzyć, zanim władze Nowego Jorku zaczną słuchać apeli obywateli? Lokalni mieszkańcy wielokrotnie alarmowali władze o obecności niepokojących osób w parku. Niektórzy z nich zbierali się w grupy, podczas gdy inni wędrowali samotnie. Tak czy inaczej ich wygląd budził poczucie zagrożenia. Niestety potrzebne było przestępstwo, aby administracja miasta w końcu podjęła działania i zajęła się tą sprawą. Ponadto, wydarzenie to doprowadziło do licznych dyskusji i tematów dotyczących bezpieczeństwa kobiet, zwłaszcza tych, które biegają i ćwiczą same. Według ankiety, 54% kobiet czuje się niespokojnych, gdy wychodzą na zewnątrz, obawiając się, że mogą być poddane werbalnym nękaniom lub atakom fizycznym. Historia Kariny Wetrano jest zarówno przerażająca, jak i zaskakująca. Po pierwsze, to dlatego, że w dniu tego fatalnego wydarzenia nic nie zapowiadało tragedii. Atak na kobietę miał miejsce w biały dzień, w dość zaludnionym obszarze. Po drugie, śmierć miała aspekt makabryczny, a po trzecie, dochodzenie w tej sprawie, jak również wyrokowanie sprawcy, nasuwa wiele pytań. We wtorek, 2 sierpnia 2016 roku, Karina umówiła się na spotkanie z ojcem po pracy. Chcieli spędzić razem czas, ponieważ od kiedy panna Wetrano przeprowadziła się, rodzinne spotkania stały się rzadkością, gdyż każdy był zajęty własnymi sprawami. Ponadto młoda kobieta łączyła dwie prace. Filip odebrał swoją córkę i zabrał ją do swojego domu, gdzie rodzina dzieliła się swoimi wyrażeniami z minionego tygodnia. Gdy Karina miała wracać do domu, Zapytała swojego ojca, czy nie chciałby pójść z nią na jogging, jak często to robili, pogodując razem kilka mil. Jej ojciec odpowiedział, że tym razem nie może. Wiesz, moje plecy tak bardzo bolą, nic nie pomaga. Może potrzebna jest nowa recepta, a może to zmiana pogody, wyjaśnił pan wetrano. Może powinienem wezwać dla ciebie taksówkę. Pogoda była piękna, upał minął. A w powietrzu unosił się świeży zapach. Dlatego Karina odrzuciła ofertę. Ponadto trenowała do nadchodzącego maratonu. Młoda kobieta niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem i chciała no po prostu o tym zapomnieć. Bieg z pewnością przyniósłby jej ulgę. Ten wieczór to był ostatni raz, gdy rodzice widzieli swoją najmłodszą córkę. O 17:45 wyszła z domu na jogging. Jej pierwszym celem był Spring Creek Park, przytulne, spokojne miejsce, utopione w zieleni, prawdziwy raj wśród miejskiej infrastruktury. Jednakże tylko część parku była dostępna do spacerów, reszta była pokryta gęstwiną i bagnami. Pan Witano prosił swoją córkę, aby przestrzegała zwykłej trasy, aby unikać nieznanych ścieżek i osób. Niestety Karina zignorowała jego radę. Poszukiwaniu samotności zdecydowała się udać na trawiaste opuszczone miejsce. Nagle poczuła ostry ból w tyle głowy i upadła. Ta pochopna decyzja kosztowała młodą kobietę życie. Do domu wetrano, wkradła się przerażająca niepewność. Minęły dwie godziny od pożegnania się z najmłodszą córką. Powinna była już być w domu lub przynajmniej odpowiadać na telefony rodziców. Którzy gorączkowo próbowali się z nią skontaktować. Obiecała, że będzie mieć przy sobie telefon. Niepokój rósł. Jej ojciec wyczuł, że coś jest nie tak i zdecydował się poprosić o pomoc sąsiada, szefa nowojorskiej policji. Byli w dobrych stosunkach, a wysokiej rangi urzędnik wiedział, że Filip nie robiłby zamieszania bez powodu. Następnie, Karina Wetrano została zgłoszona jako zaginiona. Policja rozpoczęła poszukiwania młodej kobiety przeszukując obszar parku i okoliczne ulice. W rezultacie sprowadzono doświadczone jednostki psów policyjnych, ponieważ wiadomo, że pierwsze 24 godziny po zniknięciu, są kluczowe. Dlatego organy ścigania wykorzystały wszystkie dostępne zasoby, zanim nadszedł zmrok. W tym samym czasie pan Wetrano wraz z grupą wolontariuszy szukał swojej córki na własną rękę. Przeszukiwał park od końca do końca, penetrując ścieżki i przecierając się przez wysoką trawę, cały czas dzwoniąc. Gdy zapadał zmrok, mężczyzna zauważył światło w trawie. Podchodząc rozpoznał telefon Kariny. Może zgubiła telefon komórkowy i po prostu nas o tym nie poinformowała. Miał nadzieję Filip, patriarcha rodziny, kierując się w stronę policjantów, decydując się przedrzeć przez zarośla. Wchodząc w trawę natknął się na coś miękkiego. Częściowo rozebrany żeński trup leżał twarzą w dół. Filip obrócił go i zobaczył znajomą twarz. Z piersi ojca wydobył się rozpaczliwy krzyk. To była Karina. Nie zgubiła telefonu, jak myślał. Jego mała dziewczynka nie odbierała telefonów, ponieważ została pozbawiona życia. Uświadomienie sobie tego, co się stało, przytłoczyło od Słysząc krzyki i wołanie, policjanci pospieszyli do niego. Odsunęli Filipa od ciała jego córki. Poprosili ojca zmarłej, by nie dotykał niczego w drodze do domu. Pan wetrano dużo myślał. Dręczyło go, jak powiedzieć żonie o śmierci ich córki. Przed jego oczami przelatywały obrazy przeszłości. Przypomniał sobie, jak 12 lipca 1986 roku w Queens urodziła się ich druga córka. Był dumny z niej od najmłodszych lat. Była posłuszna i dobrze wychowana. Wyraźnie pamiętał, jak odprowadzał ją do szkoły w pierwszym dniu nauki i jak dobrze radziła sobie w nauce. Takie wykształcenie umożliwiło jej zdobycie wyższego stopnia naukowego. Ukończyła uniwersytet Świętego Jana ze stopniem magistra patologii mowy. Zawsze marzyła o pomaganiu dzieciom i pracowała z dziećmi autystycznymi. Córka była wszechstronna. Uwielbiała podróżować i pisać. Uwielbiała też sport, zwłaszcza bieganie. Ich wspólna pasja zbliżyła i do siebie. Była jego inspiracją. Ojciec pamiętał jak zazdrośnie odnosił się do jej adoratorów. Tak bardzo chciał, aby była naprawdę kochana, mając nadzieję, że w końcu stworzy silną rodzinę, tak jak on i Katie i Damu wspaniałe wnuki. Powrotna droga zamieniła się w wieczność. Przy wejściu do domu pan Wetrano zatrzymał się, biorąc głęboki oddech. Muszę być silny, aby wspierać moją rodzinę. Muszę się pozbierać, nakazał sobie. Jego żona powitała go na progu. Na szczęście nie musiał jej niczego tłumaczyć. Zrozumiała wszystko, patrząc na twarz męża. Kejfi płakała, przytuliła go. Wkrótce krewni i przyjaciele Kariny, dowiadując się o tym incydencie, musieli naprawdę otrząsnąć się z szoku. Wiara w nagłą śmierć młodej kobiety była trudna, a co dopiero akceptacja jej brutalnego charakteru. Panna Wetrano została bardzo brutalnie potraktowana. Był to wniosek, do którego doszli śledczy. Już na pierwszy rzut oka było oczywiste, że kobieta stawiała opór. Nawet w śmierci jej pięści pozostały zaciśnięte, a na jej niegdyś młodym, zdrowym ciele znaleziono siniaki i otarcia. Jej sportowe ubranie było porwane. Autopsja wykazała, że tył czaszki ofiary został uszkodzony przez tępy przedmiot, prawdopodobnie kamień. Jednak przyczyna jej śmierci to była afiksja. Na szyi kobiety widoczny był wyraźny ślad. Badanie sądowe również ujawniło intymny charakter przestępstwa. Wyniki badań ekspertów potwierdziły początkowe podejrzenia policji. Pod paznokciami ofiary znaleziono ziemię i trawę, prawdopodobnie w próbie uwolnienia się z uścisku napastnika i ucieczki. Specjaliści zbadali jej usta i stwierdzili, że jej zęby zostały wybite i pęknięte w miejscach, gdzie wyraźnie gryzła broniąc się. Nawet szyja kobiety była pokryta licznymi zadrapaniami. Próbowała zmusić napastnika do puszczenia jej. Karina nie chciała umrzeć i mocno walczyła o swoje życie. Karina miała różnorodne zainteresowania, ale szczególnie kochała pisanie. W 2013 roku wystąpiła w krótkometrażowym filmie swojego przyjaciela i scenarzysty Petra Georgiadiza który oparty był na wierszu, który napisała. W swoich blogach dziewczyna często poruszała złożone kwestie, często dotykając tematów miłości i końca życia. Niedługo po tej tragedii do mediów przeciekły nowe informacje. W Princeton, w stanie Massachusetts, znaleziono ciało kolejnej biegaczki wśród wysokich traw. Spacer w ustronnym miejscu zakończył się podobnym losem. Na pierwszy rzut oka sprawy wydawały się identyczne. Czy w Ameryce mógł pojawić się kolejny seryjny przestępca? Sprawą zajęli się genetycy, którym powierzono zadanie porównania próbek DNA zebranych na miejscach zbrodni. Jak się okazało, na obu ofiarach znaleziono niezidentyfikowane próbki. Wbrew oczekiwaniom policji, analiza nie wykazała żadnego powiązania między zbrodniami. Okazało się, że próbki DNA należały do różnych osób. Szczególnie intrygująca jest historia materiału DNA pobranego z paznokci, z pleców oraz z telefonu Kariny Wetrano. DNA znaleziono w małych ilościach, ale eksperci uznali je za wystarczające do analizy. Przez długi czas pozostawały jedynym tropem w śledztwie, dając szansę na zidentyfikowanie sprawcy. Wiadomo, że większość zbrodni na tle seksualnym popełniana jest przez kogoś bliskiemu ofierze. Więc policja nie mogła wykluczyć żadnej możliwości. W tym celu ojciec ofiary dostarczył swoje DNA, jako że to on jako pierwszy odkrył ciało swojej córki. Jednak moment przeprowadzenia tej procedury został źle wybrany. Miało to miejsce w dniu pogrzebu Kariny. Później wszyscy krewni kobiety również przeszli test DNA, który nie wykazał żadnych dopasowań. Detektywi więc zdecydowali się przesłuchać. Przyjaciół i krewnych, próbując dowiedzieć się, czy pani Wetrano miała jakiś wrogów lub źle życzące jej osoby. Okazało się, że nie. Wszyscy ją kochali i szanowali. Wtedy śledczy opracowali nową wersję. Czyn został popełniony z niskich pobudek. Ktoś spotkał piękną Karinę w ustronnym miejscu i zaatakował ją. Zdezorientowali śledczy, zwrócili się o pomoc do społeczeństwa. Oferując nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za informacje, które mogłyby pomóc doprowadzić do sprawcy. Inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem. Detektywi zbadali około 250 tropów, przeprowadzili około 600 testów genetycznych i sporządzili ponad 1700 raportów, a wszystko to na próżno. Wydawało się, że sprawca wcześniej nie popełniał przestępstw, przynajmniej nie został za niezłapany. Co dodatkowo skomplikowało śledztwo. 31 sierpnia 2016 roku pracownik firmy komunalnej zgłosił się na komisariat policji z pewnymi informacjami. W dniu śmierci panny wetrano był w obszarze parku i widział mężczyznę wyłaniającego się z krzaków, który następnie pobiegł w kierunku północnym. Na podstawie jego zeznań departament policji Nowego Jorku opracował. I rozpowszechnił portret pamięciowy podejrzanego. Jednego w grudniu 2016 roku wzięto pod uwagę, że osoba przedstawiona na portrecie mogła być przypadkowym przechodniem, który znalazł się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie. Niestety, opublikowanie portretu pamięciowego podejrzanego nie dostarczyło nowych informacji i śledztwo weszło w kolejny impas. 4 grudnia 2016 roku Federalne Biuro Śledcze dołączyło do śledztwa w sprawie Kariny. Na początku opracowali psychologiczny profil sprawcy. Według ekspertów FBI była to osoba bardzo zaznajomiona z terenem, szczególnie z parkiem, gdzie doszło do incydentu, co sugerowało możliwość, że sprawca mieszkał lub nadal mieszka w pobliżu. Jednak obawiając się schwytania, teraz unika tego obszaru. Było jasne, że zrozumiał, iż cicha, częściowo zarośnięta okolica była idealna do ukrycia jego czynu. Na tej podstawie policja przeprowadziła przesłuchania wśród lokalnych mężczyzn afroamerykańskich, ale nie przyniosło to oczekiwanych wyników. Życie Chana Lewisa nie wyróżniało się szczególnie na tle innych młodych afroamerykanów. Mieszkał w jednym z niskobudżetowych kompleksów. Na Brooklynie, około 4-5 mil od parku Pre Spring Creek. Bezrobotny Chanel mieszkał ze swoją matką, trzema siostrami i ich dziećmi. Być może jedynym szczegółem, który go wyróżniał, była diagnoza paranoidalnej schizofrenii. Niemniej jednak nie przeszkodziło mu to w ukończeniu prywatnej szkoły dla uczniów z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. Byli koledzy z klasy, zapamiętali go jako cichego samotnika. Dzieci ciągle do na niego naskakiwały. Jeden z nich podzielił się tym, że dziewczyny nawet go zastraszają i biją. Nie miał przyjaciół. Inny rówieśnik wspominał, że Lewis czasem stawiał opór, ale nieefektywnie. Często był wyśmiewany za swój ubiór i wygląd. Nosił bluzę z kapturem i w trudnych sytuacjach uśmiechał się kpiąco i odchodził. Zyskał przydomek afrykańska jaszczurka. Jednak koleżanka z klasy... Siedemnastoletnia Daniel Munez opisała jako mądrego chłopaka z dobrymi ocenami. Lubił pokazywać mi śmieszne filmiki w autobusie, wspominała. Nigdy nie widziałam, by było krótkie. Niektóre źródła podawały, że młody człowiek kiedyś twierdził, że chciałby pociąć wszystkie dziewczyny podczas swojego pobytu w szkole średniej, zastanawiając się, co by się stało, gdyby przyniósł nóż do szkoły. Doktor Edward Dana Dyrektor wykonawczy szkoły, do której Chanel został przeniesiony, skomentował to następująco. Nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń o groźbach w szkole średniej podczas jego pobytu w naszej placówce. Nie miał żadnych sankcji dyscyplinarnych. Nigdy nie słyszałem, aby wygłaszał groźby wobec innych uczniów. Mimo to Chanel był nastolatkiem z traumą, który często doświadczał zastraszania. Marzył o pracy w służbach społecznych chcąc pomagać osobom w potrzebie. Kiedy w domu dochodziło do konfliktów, wędrował po ulicach, często odwiedzając park. Miał kilka drobnych zatargów z policją, dwa naruszenia w Spring Creek i jedno za oddawanie moczu w miejscu publicznym. W maju 2016 roku doszło do innego incydentu. Kiedy lokalny handlarz zgłosił go za próżnowanie w jego sklepie z łomem, Przybyli na miejsce policjanci, sprawdzili dowód tożsamości. I puścili go wolno, ponieważ nie miał żadnych wcześniejszych konfliktów z prawem. Jednakże te informacje zostały zachowane przez policję i później odegrały kluczową rolę w śledztwie dotyczącym śmierci Kariny Wetrano. W lutym 2017 roku detektyw John Russo, zaangażowany w śledztwo, przypomniał sobie coś znaczącego. Wielokrotnie widział młodego mężczyznę w gruzie z kapturem wędrującego po parku. John nawet próbował go kiedyś śledzić, zaintrygowany zachowaniem indywidualisty. Młody mężczyzna szedł wolno, zatrzymując się na długie okresy przed domami w pobliżu parku, jakby obserwował je pod kątem potencjalnych włamań. Jednak Russo stracił go z oczu, kiedy następnego dnia skontaktował się telefonicznie z kolegami po raporcie właściciela sklepu. Nastolatek, pasujący do opisu, zwrócił uwagę policji dwa miesiące po rozpoczęciu śledztwa. John przypomniał sobie o tym wędrowcu, myśląc, że mógł zobaczyć lub usłyszeć coś istotnego. Śledczy skupili się na Channel Davisie po tym, jak detektyw Russo przyjrzał się dokładniej aktom młodego człowieka. Niezwykłe cechy Channela zwróciły jego uwagę. Policja zaczęła pytać o niego znajomych i nauczycieli. I pojawiły się informacje, że rzekomo wyrażał chęć wyrządzenia krzywdy. Ta wiadomość wzbudziła zaniepokojenie i podejrzenia. Nie mając innych wskazówek, funkcjonariusze zdecydowali się na nim skupić. Później odkryto, że w czasie śmierci Kariny nie było go w domu. Po kłótni z rodziną poszedł do parku. Po powrocie jego wygląd był niechlujny, z podartymi ubraniami i widocznymi siniakami oraz otarciami. Jego matka zapytała, co się stało, a on stwierdził, że został zaatakowany. Jego relacja zgadzała się z chronologią wydarzeń i opisem świadka, który widział uciekającego z parku mężczyznę. Dodatkowo 3 sierpnia 2016 roku jego ojciec, były dyrektor szkoły, zabrał go do szpitala na leczenie poważnych ran, w większości cięć, a w tym także kontuzjowanej ręki. Śledczy przejrzeli dokumentację medyczną z tego dnia i uznali historię za wiarygodną. Jednakże zauważyli oni pewne podobieństwa między zdarzeniami z udziałem Chad'a Louisa, a Kariny Vetrano z 4 lutego 2017 roku. Chadler został przeprowadzony na komisariat i dobrowolnie poddał się analizie DNA. Detektywi zastanawiali się, czy sprawca zrobiłby to dobrowolnie. Przesłuchanie rozpoczęło się 5 lutego. Przyznał on, że faktycznie był w parku około 17, 2 sierpnia 2016 roku, ale wyjaśnił, że szedł po ścieżkach ziemnych, nie przez zarośla słuchając muzyki. Przyznał się do spotkania z młodą kobietą uprawiającą jogging z telefonem w ręku. Kiedy detektywi zapytali, czy coś się stało, gdy ją spotkał, on skinął głową i cicho odpowiedział tak. Wszyscy byli zdumieni. Jego odpowiedź była niejasna, co wskazywało na zamieszanie. Byłem zły, jedno prowadziło do drugiego. Co się stało, to się stało. Ostatecznie tak stwierdził. Śledczy byli sceptyczni co do tego półprzyznania, obawiając się, że może to wywołać wątpliwości wśród przysięgłych podczas procesu. Czekali, aby rozwinął swoją wypowiedź. Szedłem sobie po parku, próbując odwrócić myśli od kłótni rodzinnej. A potem spotkałem kobietę. Była sama. Postanowiłem ją śledzić, kiedy przeszła obok mnie. Chwyciłem ją za ramiona, przewróciłem na ziemię i uderzyłem około pięciu razy w twarz, żeby nie mogła krzyczeć. Moje ciosy wybiły jej kilka zębów, uszkadzając moją rękę. Dodał również, że walka trwała około pięciu minut. Ona zaciekle się bruniła, drapała i gryzła, by przyciągnąć uwagę. On zaś przyciągnął ją ze ścieżki do wysokiej trawy, gdzie próbował ją rozebrać. Była zszokowana i kontynuowała opór. Następnie on brutalnie ją udusił, aż zdał sobie sprawę, że nie żyje. Kiedy zapytano, czy znał ofiarę wcześniej, odpowiedział: Nie, nie zdałem jej. To wszystko wydarzyło się przez przypadek, a motyw działania stał się jeszcze bardziej nieoczekiwany i dziwny. Okazało się, że głośna muzyka, odtwarzana przez członka miejscowego gangu przez wiele godzin, wyzwoliła w nim nienawiść, niekontrolowaną agresję. Te negatywne emocje zostały wyładowane na nieszczęsnej kobiecie, co stanowiło dziwny powód takiego czynu. Początkowe zamieszanie śledczych zostało rozwiane, kiedy wyniki porównania DNA idealnie się pokryły. Mikroskopijne ślady, znalezione na ciele ofiary i jej telefonie, należały do czary. W konsekwencji policja i prokurator doszli do wniosku, że sprawa została rozwiązana i jest gotowa do sądu. Jednakże motyw nadal wydawał się nieprawdopodobny. Możliwe, że wcześniej zauważył Karinę, ponieważ często bywał w parku i mógł ją widzieć z ojcem. Podobała mu się i postanowił podejść, ale po odrzuceniu stał się zły. Uderzył ją, a sytuacja wymknęła się spod kontroli. Taki scenariusz wydawał się bardziej zrozumiały. Co zrozumiałe, 5 listopada 2018 roku rozpoczął się proces przeciwko niemu, pomimo jego wcześniejszych oświadczeń. Nie przyznał się do winy, co znalazło odzwierciedlenie w postawie jego rodziny, zaprzeczając jego udziałowi w przestępstwie. Prokuratora oskarżyła go o pozbawienie życia i napaść seksualną, grożąc mu karą od 25 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Debata na temat jego winy nie tylko rozegrała się w sądzie, ale także przelała się do mediów. Obrona poruszyła kwestię domniemanych naruszeń prawnych podczas jego aresztowania, wraz z różnymi środkami przekazu, twierdząc o rasowej stronniczości i dyskryminacji. Jednak sędzia odrzucił te zarzuty jako bezpodstawne, podkreślając, że śledztwo było zgodne z normami prawnymi. Prokuratura przedstawiła namacalne dowody i wyniki analizy DNA. Obrona argumentowała, że dowody były niewystarczające i zanieczyszczone, biorąc pod uwagę dużą liczbę osób na miejscu zbrodni, w tym ojca ofiary, który odkrył jej ciało. Biolog sądowy Linda Rozano stwierdziła, że szanse, iż DNA należało do kogoś innego niż Luis, wynosiły od 1 do 6 bilionów. Prokurator ujawnił również wyszukiwania internetowe na temat drugich szans i przebaczenia w katolicyzmie co nasuwa pytanie, za jakich grzech chciał on odpokutować. Publikacja wideo z wyznaniem Luisa wywołała dalsze kontrowersje, a jego prawnicy argumentowali, że był on pod ogromną presją, co doprowadziło do wymuszonego przyznania się do winy. Podejrzewali policję o fabrykowanie dowodów, twierdząc, że nagranie rozpoczęło się dopiero po tym, jak został wręcz przyciśnięty. A przeszukanie jego domu naruszyło jego dobre mienie. Obrona zasugerowała, że początkowe śledztwo w sprawie śmierci Kariny Wytrano było nieudane, a rosnąca presja publiczna na aresztowanie doprowadziła do tego, że on stał się kozłem ofiarnym. Ława przysięgłych została poruszona przez mocne argumenty obrony i po wysłuchaniu obu stron nie była w stanie osiągnąć jednoznacznego werdyktu. 21 listopada 2018 roku sędzia ogłosił proces jako nieważny, a ponowny proces został początkowo zaplanowany na 22 stycznia 2019 roku, później jednak przesunięty na marzec. Po pięciu godzinach obrad, Chanel Lewis został ostatecznie uznany za winnego śmierci i skazany na dożywocie pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Taktyki opóźniające obrony obejmowały powołanie się na anonimowe źródło, aby zarzucić niewłaściwe postępowanie jednego z przysięgłych, sugerując presję na ławę przysięgłych i spisek przy czym niektórzy nazywali proces ławą linczu. Przypadek, który na pierwszy rzut oka wydawał się prosty, zapalił szeroko rozpowszechnione uprzedzenia i lęki w społeczeństwie. Śmierć Kariny dotknęła wielu służąc jako ponury przypomnienie dla kobiet o tym, by były ostrożne. Czy w tym przypadku zatriumfowała sprawiedliwość? W każdym razie życie młodej kobiety zostało przedwcześnie zakończone, a jej oprawca został skazany na dożywocie. Obie rodziny straciły swoje dzieci. Pozostaje jedynie nadzieja, że prawda została faktycznie ujawniona. W przeciwnym razie niewinny człowiek jest za kratami, Podczas gdy sprawca pozostaje na wolności. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał, przed nami jeszcze wiele szokujących, kryminalnych historii. Ja dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że wszystkie te historie nagrywam swoim własnym głosem. No i cóż, wybaczcie za ewentualne drobne pomyłki, ale w dalszym ciągu jestem lektorem amatorskim. Do usłyszenia.